Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i mam zaszczyt zaprosić was na kolejny już odcinek Let's Play 102 Dalmatyczyki, psiaki na pomoc. W poprzednim odcinku zaliczyliśmy sobie Barnyard oraz Ice Festival, gdzie zgubiłem pieska, którego do teraz nie wiem jak znaleźć, ponieważ nagrywam to dzień po nagraniu poprzedniego odcinka. Jeszcze nie widziałem waszych komentarzy, ponieważ ani jeden, ani drugi odcinek, czyli ten obecny, jeszcze nie wleciał na YouTube, tak więc no mogę tylko jedynie tyle powiedzieć, że dopiero się dowiem, kiedy serio wleci odcinek na YouTube'a. A my za ten czas, no bez przedłużenia, zaczynamy Ancient Castle. Ancient Castle. Fajna nazwa przy okazji poziomu. Poprawię sobie siedzonko i możemy jechać z koksem. I standardowo F5, ponieważ analog mi nie chce działać. Poziom się prezentuje w taki sposób, ładnie, no, kurcze pieczone. Jest to zamek, a raczej okolice zamku. Troszeczkę mi się to... Ja wam powiem szczerze, bardzo lubię poziomy zamkowe. I tutaj taka ciekawostka, tu jest kość strasznie chytrze schowana. Pamiętajcie o tym. Dobra, szczeknąłem sobie na krokodylka. Krokodylek mi nic nie dał, a to menda jedna. O, i mamy tutaj tego nietoperka z poprzednich planszy. Znaczy w sumie z czwartej albo piątej, bo wiem, że on się pojawił tam w Big Benie. Nie pamiętam, jak on się szczerze nazywał, ale bez przedłużenia lecimy do niego. Hi, Yvonne. Long time no see. Hello again. Oh, I guess I still have my cold. Kazuntai, what's this old place? These are the ruins of an ancient castle. From the Middle Ages, I think. You need to go into the castle and make your way up to the highest tower. Hmm. It looks like the drawbridge is closed. How do I get inside? You'll find switches, like this one, located around the castle. Each switch opens a door, or causes a secret area to be revealed. Sounds simple enough. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Po prostu musimy sobie tutaj jakby odblokować przejście do zamku. Bułka z masłem. Oj, tutaj mamy kości. A, czyli to są te kości z tego krokodylka, mam rozumieć. Albo aligatorka. Aligacior. O nie, Jezus Maria, weź ty zły człowieku, Michał, wyjdź stąd najlepiej. Bez takich żartów, bo to było niesmaczne. Strasznie niesmaczne. Dobra, zanim pójdziemy sobie do Ivana, bo tak ten nietoperek się nazywa, to chyba trzeba tutaj wpaść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo on nawet nam kazał tutaj wpaść. I pominąłem ważną cutscenkę, za co serdeczny kopniak w dupę dla Michała za to, że on tak pomija. Oj, te miśki, kurde, matko boska, jak ja ich nie lubię. Dobra, brama się tu nam odblokowała, otwarła. Tak więc wejdźmy sobie tutaj. 15 kościołek, nice. Way to go! Dobra, jest wszystko zgodnie z planem. I tutaj węch nam nie działa. A raczej tutaj działa, dobra. Więc niuchaj, niuchaj. Domino, niuchaj. Hej, tu coś jest chyba. Czy to jest po prostu tak, żeby se było? Halo? Ej, no to jest, żeby se było. What the fuck? Dobra, mamy checkpoint. Ej, ale wnętrze tego zamku jest naprawdę cool. To mi się bardzo podoba. Ja lubię właśnie takie dekoracje, co są w zamkowych poziomach. Bardzo mi to się kojarzy troszeczkę z tym Laboratorium Cortexa z Crasha jedynki. Wiecie, Delayed. Tylko, że troszeczkę taki w innej wersji. W wersji 102 Dalmatyńczyków. O, żyrandol mamy tutaj. Można sobie skakać? Jo, możemy sobie skakać po żyrandolu, ale fajnie. Dobra, dwa pieski mamy uratowane. I tutaj za tą pieczarą, a raczej za tym czymś jest kościołka z hot dogiem. Nawet cztery kościołki bym mógł rzec. Ale zanim w ogóle dalej pójdziemy, chcę, żeby tutaj Domino mi wyniuchał, czy czasem tutaj żadnej kości nie pominąłem. Bo zawsze może się wydarzyć coś takiego, że...
pominę gdzieś kość i wtedy będą no jaja. Dobra, tutaj nic nie ma, na to wygląda. To lecimy dalej. Halo, ty rycerz. Ty, co ty sobie wyobrażasz? Ej, ty Mongolio, ty zasrana, ty. No co on w ogóle sobie wyobraża? Ja sobie to po prostu zwiedzam poziom, jestem grzecznym pieskiem, a on mnie tu atakuje. No co to ma być? Dobra. Mamy tutaj zbiór kości. Nieźle. Tutaj coś jest w ogóle? Jo. O lol, to mnie ten, na drugą stronę świata się teleportuje. I mam naklejki za to. Fajnie. Bułka z masłem, ten poziom to chyba lightowy będzie, w przeciwieństwie do poprzedniego. Zresztą muzyka jest też bardzo dobra. Bardzo dobry dobór muzyczny jest tutaj w tym poziomie. Plus jeszcze to, że graficznie on się ładnie prezentuje. Dobra. O ty, myślałeś, że ja tu nie przyjdę? Dobra. O, i ta pieczara została otwarta. Nice. A czyli to piekło. To w tej grze szatan jest. No są nie piekło. Szatan w tej grze jest. Trzeba się strzec szatana. Ej, mi się wydaje, że można się tak wybić, żeby tam do góry się dostać. A nie, bo to jest pies. Może tutaj akurat w tym poziomie nie zapomnę jakiegokolwiek psa uratować. Bo to wtedy hashtag przypał jest, jak ja zapominam. Dobra. To tam idziemy dalej z poziomem. Ja nie chcę iść tam dalej z poziomem. Ja chcę się wrócić, bo tam do tej pieczary, która już nie jest w sumie pieczarą, bądź co bądź, ale jednak. No i proszę bardzo. I mamy już 50. O, i kolejny piesek, widzicie? You're a super puppy. No, jej się udało. Lightowo. Dobra. I co? I teraz coś mi to da? Że ja sobie tak będę niuchał? A, tutaj kość pominąłem. Widzicie? A czy coś tutaj dalej pominąłem? No ale to wszystko chyba. Dobra, idziemy dalej z poziomem, walić. Trzeba będzie się jeszcze do tych kości tam jakoś cofnąć. Nie wiem jak my to zrobimy. A raczej nie wiem jak ja to zrobię, ale jakoś coś wykombinuję. Jestem sprytny, tak więc zawsze się w jakiś sposób wycwanie. Dobra, o Jezus Maria, ale tutaj mamy tych... Ja pierdziule. Dobra, weźmy sobie najpierw to. Nie świlmy bażanta ani pawiana, po prostu lecimy dalej. Potem sobie pogadam z Iwanem. No i pięknie, 66. Tutaj jest kość. Halo. Widzicie? O! Żyćko, yeah! 70 żyć, to jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dobra. Łohoho. Bym pominął kościołkę. Dobra. Jedziemy dalej z tematem. Łohoho. Ale ja pominam te cutscenki, nie? Jak nic. I potem będzie, że pomidor pomija grę. Nie ma dodatkowych cutscenek, nie ma co tłumaczyć. Nie no, spokojnie ludzie. Będzie co tłumaczyć. Po prostu chcę sobie tutaj oczyścić trochę lokację. Lul. Ale się wycwaniłem, patrzcie jak ja lecę z tym wiatrem. Ten wiatr nie jest mi straszny, kurde.
No i widzicie. Widzicie, jak się tutaj, jak się człowiek wycwani, to jest fajnie. Ej, to jest koniec poziomu, chcecie mi powiedzieć, tak? To ja chcę się cofnąć. Da się tu? Czy ja spieprzyłem właśnie? Zobaczymy. Ładnie. Dobra, udało się cofnąć. Jezus Maria, wystraszyłem się. Dobra, pogadajmy. It looks like we opened up that gate after all. Oh, good work. Once you've finished down here, you should go up to the higher part of the castle. But that's gonna require a little bravery on your part. What do you mean? The only way to get up there is to launch yourself with this old catapult. No offense, Yvonne, but is your cold making you, well, crazy? Oh, it's completely safe, I promise. Just hop on and press your action button. If you say so, Yvonne. Oh, and once you're up on the battlements, look out for the strong wind. It'll blow you around if you're not careful. No przecież tam poleciałem. No, o co chodzi? Halo. Ej, trzeba tego tutaj ziomka sprać. Bo to się brama właśnie otworzy. No, i teraz będziemy mogli kości zdobyć, które są tam zatopione w tej wodzie śmierdzącej. Chyba. Bo teraz jak się cofnę, to co się stanie? To mnie tutaj wyrzuca. A jak tutaj się nurkuje, czy coś? Tu się nie da chyba nurkować. WTF. No i teraz trzeba jakoś podnieść ten poziom wody, no nie? No bo jak to inaczej? Jak ja zdobędę te kości, które są tam gdzieś zatopione? Halo. A, tak to działa. Dobra, i teraz poziom wody opadnie, co nie? No, i to mi się podoba. No teraz to ja będę mógł bez problemu zdobyć. I mam naklejkę, no. I to mi się podoba, na przykład. I gdzie jest jedna kość? Gdzie ja pominąłem kość? Halo? Teraz jedną kość zgubiłem, co? Najpierw jeden pies, a teraz jedna kość będzie. Dobra, tutaj nic nie ma, więc nie mam na co liczyć. No ja tego, kurczę, nie rozumiem. Gubię kości, gubię psy. What the fuck, o co chodzi? Jakaś klątwa na mnie czyha, jeżeli chodzi o tą grę. Zaraz się okaże, że stracę wszystkie życie i będzie prawdziwy game over, a nie osobny filmik. Dobra, nie ma co narzekać, Michał, jedziesz dalej z tematem. Mówię, ja bym pewnie więcej wam opowiedział na temat tego poziomu, jakieś moje wspomnienia, gdybym kiedykolwiek grał w ten poziom, ale ja pierwszy raz widzę ten poziom na oczy. I ja to mówię kompletnie serio, nie mówię tutaj, żeby zrobić z siebie, nie wiem, jakiegoś kurde bidulka. Dobra, czyli muszę się znowu wystrzelić chyba, bo tam gdzieś zapomniałem. Na to wygląda. A może tutaj? Muszę tu gdzieś mieć tą kość, no cholera jasna. Nie wierzę w to, że ja tutaj nie zapomniałem nic. Bo to byłoby zbyt piękne. Serio, to byłoby za bardzo piękne. To byłoby tak piękne, że nawet ja bym w to nie uwierzył. Głupia papuga.
Dobra. Cholera jasna, dobra, lecimy dalej. Już, do przodu. To musi być... No i co? I tutaj mamy zakończenie poziomu. I gdzie jest piesek? Gdzie to wszystko jest? Gdzie ja to wszystko... O, dostałem naklejkę, bo stałem przed tym, przed poziomem. No, bardzo fajnie, bardzo. Wiecie co? Ja mam teorię, że gdzieś tam na początku zgubiłem, kurczę pieczone. Dobra, wiecie co? Zaraz wracam, dosłownie za sekundkę jestem z powrotem, bo to jest, to mi się nie podoba, to już mi się serio nie podoba, że gubię coś. O, widzicie? Tutaj zapomniałem coś. Na początku poziomu. I tutaj mamy teraz już wszystko. I pytanie, czy mam teraz wszystkie pieski. No i wszystko mamy, widzicie? Czyli jednak się pomyliłem, czyli mamy wszystko już zebrane, no to możemy wracać do exitu. Tak więc jestem za chwilkę. A, widzicie? Już mamy exit. Już mamy wszystko zebrane. No, teraz tylko trzeba zobaczyć, jak wyglądają moje osiągi. 70%, a raczej 71%. I co? Mamy Cruelle 3. Czas na konfrontację z kolejnym bossem. Zobaczymy, co to się będzie działo. I smell trouble. I wonder where Cruella is hiding. Ha! Now I've got that little whelp in my sights. Bombs away! Uh-oh. I don't know how we're gonna get all the way up there. Maybe we can use this old catapult to knock down the weaker parts of the wall. Czyli boss będzie polegał na tym, że będę musiał w nią naparzać. Ale jak tu się ten? Aha, dobra. Ja kompletnie nie wiem, jak z tym bossem walczyć, serio. Czyli po prostu muszę ten... iść w lewo, w prawo i... jakby to powiedzieć sobie, reloadować. Ona będzie na mnie te baloniki spuszczać. Kumam. Jezu, jak to brzmi, spuszczać. Dobra. Ona ma 6 życia, aż o ja pierdzielę, no to ta walka będzie dosyć ciekawa, nie będę tego ukrywał. No ale znowu na sam koniec musimy, ja pierdzielę, weź ty się Kobito zdecyduj, gdzie ty chcesz być. Ona jest strasznie niezdecydowana, ja widzę. Ja pier... no... dobra. Znowu, kurde, ona za szybko poleciała, ja pierdziulę. No i co, staniesz ty w miejscu, czy będziesz po prostu pajacować? Bo ja tracę tu życia. No i beka, straciłem już pierwszy fail w ogóle przy bossie jakimkolwiek. Ale on, a, boss ma checkpoint, Dobrze ci tak, zaraz zginiesz. Ale muzyka mi się tego bossa nie podoba w ogóle. Szczerze, wolałem tamtą z ten remix pierwszej nutki, bo był ciekawszy. Ten mi się jakoś tak nie za bardzo podoba, szczerze. No i kiedy ty staniesz, kurde, przy tej platformie, dawaj mi tutaj do baloników, już. Right now. W ogóle zagramy sobie Albi. Czemu nie? To jak ja mam zrobić, żeby trafić w nią? Nie wiem w ogóle, na czym ten boss polega. Niby dwie tutaj te zrzuciłem, te kamienne cosie. Ale ona nadal żyje, kurde. A, dobra. Shabby workmanship. Why this wall is barely 300 years old? Good work so far. Now, if we can only get the wall low enough, we should be able to clobber Cruella. Czyli teraz musimy w te, dobra. Czyli na tym to polega. Aha, czyli ja muszę te takie zrządki tutaj. No to teraz boss zaraz zostanie pokonany, dobra. To niezły poziom.
teraz muszę perfidnie w nią trafić, tak? To nieźle. Dobra, jeszcze tylko dwa hity. But we better get a move on if we want to get to the factory before dark. Co to miał być za boss? Że ja się tutaj nie namęczyłem w sumie. 71%. Coś się to zmieni? Mamy 74. Wow. Loading. Let's take a break, Domino. I'm bushed. Me too, but I bet ugly old Cruella is a lot worse off. I don't think she's going to be bothering us for a while. Hey, don't you think we should have caught up with Mom and Dad by now? Yeah, we've made great time. I wonder where they are. Don't worry, I'm sure we'll find them soon. Ugh, puppies. If I never see one again, it will be too soon. Whoever it is, you'd better have good news. Better than that, Madame Cruella. I have brought you a gift. A present for me. I give you Dotty and Dipstick, the parents of those pesky poopies. Marvelous! With the parents here, those pathetic puppies are all alone out there. Oui. And little do those vile beasts know that the most dangerous part of their journey has yet to begin. O nie, rodzice zostali porwani. Zmyłka i ten. Nie pamiętam, jak on miał na imię, ale kurczę. Niefajna sprawa. Spooky Forest, o! Czyli straszny las, spooky scary. I sobie zwiedzimy ten spooky scary las, czemu nie? Hi, little puppy! Welcome to the forest! It seems kind of dark and spooky in here. Well, we're getting closer to Cruella's mansion, and it seems like she affects everything around her in a bad way. Any sign of Cruella's henchmen? I haven't seen anything, but now that you mention it, I can smell the trace of the Pelt's cologne. Oh, the palm freaks. I'll keep an eye out. See you later, Cruella. No to dobra, zwiedzamy spooky scary las. W sumie fajna lokacja. To mi się teraz będzie kojarzyło z Harrym Potterem. Z obiema częściami, bo w obu częściach na PSX-a zwiedzaliśmy też taki spooky scary las. Co było bardzo spoko elementem, bądź co bądź. Ej ty, co ty sobie wyobrażasz? Ty we mnie trafiasz, kurde? Mongole ty. No i dobrze. Patrzcie, jak jedziemy z koksem, kurcze pieczone. Być może jeszcze jeden poziom dzisiaj sobie zaliczymy. Wtedy już nam bardzo malutko z tej gry zostało, bo mamy już 3/4 gry za sobą. Bo teraz jest ostatni akt gry już. Jeżeli tak to mogę ująć. You're the greatest. O Jezu, tutaj jest Hacienta Shreka. Zobaczcie, kurde, jego wychodek. I nie ma nawet tutaj wejść nie można, no halo. O Jezu, i ten zając będzie mi zawracał gitarę ciągle, ja. I wanted to show you something. See this hole in the ground? It leads to a set of underground passages that connects different parts of the forest. You can use it for shortcuts. That's great. Thanks. Czy ten królik nazywa się Crystal? Ty nawet nie zasługujesz na takie imię. Ja pierdzielę. Dobra. Jedziemy dalej z koksem. Bang! No. I tak to się gra w tę grę, a nie. Tylko po mojemu.
Ale żartuję sobie oczywiście. Dobra. Co my tu... Ej, czekajcie, halo. O Jezu, to jest tału... Ten stateczek, kurde, który był w którymś tam poziomie. O, chyba był w poziomie tam, gdzie żeśmy zwiedzali ten. Halo. On był chyba w poziomie, gdzie żeśmy zwiedzali sobie... Londyn? O Jezu, te helikoptery, ja pierdzielę. Dobra, mamy 30 kości, jeszcze tylko 70 i będzie wszystko stąd zebrane. Poza psami oczywiście, bo psy też trzeba ratować. No ale robimy 100%, tak więc nie ma co. Tym bardziej, że już mamy 7... Ale fejle się dzisiaj sypią. To chyba nie jest mój dzień dzisiaj, żeby tę grę nagrywać. To się nie może tak być. Nie może. Nie może tak być. Co to ma być? Jezus Maria, króliku, weź zamknij pysk, proszę cię. Daj mi, kurde, pozwiedzać trochę poziom, a ty mi tu będziesz w dupę wchodził, no kurde. Wkurzyłem się, serio. A myślałem, że to się da ten. O, tam są kości, halo, halo. A ty, kurde, Mongole, ty chcesz, żebym ja wpadł w pułapkę, co? No, pupi. A wejdę tutaj i co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz, bo jestem w drzewie. Ha, ha. Fajna przy okazji lokacja, muszę przyznać. Oj, tu jest taka, ej, fajna bitmapa. Ej, to mi się podoba, fajnie to oni wygenerowali w tej grze. Serio, to jest taka bitmapa w sumie. I dobra, teraz jak wyjdziemy tedy, to wyjdziemy gdzie? To jest taki labirynt, widzę. Czyli muszę każdy z tych korytarzy zwiedzić. Bo każdy z tych korytarzy ma coś w sobie. No okej. Oho, znowu ty. No proszę cię, ty jesteś żałosny, ty helikopterku, ty. Co z tego, że to ty spowodowałeś, że zginąłem między innymi? Dobra, o tym nie mówimy, to nie są rzeczy, o których można mówić w sumie. O porażkach się nigdy nie mówi. Nawet nie wiem, jak tego typa, kurde, zabić. Dobra. Idziemy stąd. Dobra, tędy byłem, to teraz czas iść tędy. No i wyszedłem tutaj. Ja tutaj byłem chyba. No byłem tutaj, halo. To gdzie mnie jeszcze nie było? Tu byłem. Tu byłem? Co to w ogóle jest, halo? Tu byłem? Poopie, I have a treat for you. Uh-oh, here comes the pelt. Hello, little poopie. Now you come out of there, right now. Don't make me come in after you. Monster! Oh, no! I am stuck! Someone get me out of here! Help! I think Lepelta's barking up the wrong tree. I to jest debil, nie? I think I smell a trap food. Ej, serio, to jest debil. Okej. Mam jednego pryszcza z głowy. Bo potem pewnie te jeszcze ten
jego ziomek przyjdzie, jeszcze drugi ziomek przyjdzie i tak będzie, wiecie, kółeczko wzajemnej adoracji, że będą próbowali porwać Albiego i Domino, no. Albi i Domino. To nie jest on, tylko ona. No, i to się nazywa przejście fair poziomu. Kurde, no co jest? Czemu ja obrywam? Halo, to mi się nie podoba. Nie zgadzam się z tym, że ja obrywam. Nie zgadzam się. Ale wskocz normalnie, Albi, proszę cię. No to dzisiaj sobie zrobimy dłuższy odcinek, co mi szkodzi. Może nawet do 50 minut, kto wie. You saved me! Jak mi teraz tak szybko poziomy idą. Ale będę miał trochę montowania, bo jednak muszę wyedytować to cofanie się. Nie, ale spokojnie się zmieścimy. Tak mi się wydaje. Zresztą i tak muszę zapas nagrać, póki jeszcze jestem w domu. Bo i tak niedługo wyjeżdżam. Ja to nagrywam 8 grudnia, nie wiem kiedy wy to widzicie na YouTubie. Tak tylko mówię przy okazji, jakby już się pojawiały komentarze. Ja to nagrałem 8 grudnia o 10 rano, rzecz jasna. No bo jest jasno. No, kuźde. Kuźwa, Albi, szybciej. Dobra. Nie spadłem, wow. Dokonałem osiągnięcia, nie spadłem. Ej, powinien dostać za to achievement. Achievement za to, że utrzymałem się na platformach. O ty Mendozo, ty jedna. Tu jest jeszcze sporo. Sporo omijam. Dobra, jeszcze 30 kościołek. Boję się o następny poziom, bo nie wiem co mnie czeka. You're a super puppy. Ale to dobrze, że się boję, bo przynajmniej będę miał pewność, że nie będzie łatwo. Bo nie będzie łatwo. Bo jak jest za łatwo, to też jest słabo w sumie. Więc niech będzie jak jest teraz. A, fajnie, dobra. Fajnie, że zapomniałem pójść do checkpointa, brawo ja. Dokonałem bardzo mądrego wyboru, nie będę tego ukrywał. I to chyba było tutaj. Tak, to było tutaj, tu gdzie padłem. O, teraz dostałem checkpoint, no. W dupę se wsadzić ten checkpoint, gadło. Trzeba było mi od razu go zaliczyć. Pst. Ale ja hejtuję. O, i widzicie, tu mamy koniec. I teraz pytanie, gdzie ja pominąłem cokolwiek? Trzeba się cofać teraz. Niestety. Bo pominąłem i psa, i w sumie wszystko. Co mam naklejkę za to, że tu jest koniec poziomu? No fajnie, kurde. Szkoda, że mnie to tak jakby nie obchodzi za bardzo, ale ja to ja. Pytanie teraz, gdzie ja pominąłem? No niuchaj. Coś wyniuchasz może. Z naciskiem na morze. Ale żeby tak tyle kości zostawić? What the fuck, jest to możliwe? Widzicie, muszę jeszcze, kurde, nawet ten. O, tutaj, widzicie, pominąłem tu kość. No jest 89, no i co teraz? Co to w ogóle zmienia? To coś w ogóle zmienia? I tak mi brakuje 11 kości jeszcze. A temu to ja nie podaruję.
Jeszcze pewnie jednego psa gdzieś pominąłem. A widzicie, i widzicie. Już mamy miejsce zbrodni. Gdzie ja tu pominąłem? Nice job! No ale mamy wszystkie psy teraz już uratowane. Nice. Checkpoint. Wezmę już go. Nie zgadnę, do czego ten klucz jest. Do tego wychodka, który jest tam zamknięty. Znając życie. No, ale to ja tylko mogę zgadywać sobie. Dobra, niuchaj dalej. Może coś znajdziesz. Jeszcze 3 kości zostały. Gdzie one są, kurcze, pieczone? To mnie tu zaprowadza. To wyjdźmy... A, checkpoint, dobra, spoko. Bagujący się dźwięk, cholera jasna. Albo do domku, albo do wychodku. Ło, tu jest życie. Serio? Po to, po życie wróciłem tutaj? Naprawdę? Szukamy dalej tych kości, kurczę, zasranych. Czemu ja mam wrażenie, że to gdzieś na początku poziomu było? No kurde. No dobra, skoro mnie tu prowadzi, no to pójdźmy tutaj, już niech będzie. Co? Czemu tutaj? O, dobra. Zwracam honor. Już chciałem rage'ować, że... O co chodzi w ogóle? No i po co jestem tu prowadzony? Czy serio, a tutaj gdzieś zostawiłem? A, dobra. No i gdzie jeszcze te zostawiłem? No niuchaj, Albi. What the fuck? No dobra, no. Eureka, po prostu eureka. Dobra. No i jedź dalej. Znaczy leć. Idź dalej, kurde. Tutaj byłem. Scary, spooky, scary forest, no. Tutaj też byłem. Pójdźmy, gdzie mnie nie było. Tam mnie nie było. Nie obchodzi mnie to, że ty tam jest za ciasno. Mam to w dupie. Jak zresztą ciebie, ziomeczku. No, i tu już mamy zakończenie poziomu. Fajnie. Bardzo spoko sprawa. Jestem zadowolony generalnie. 80%, ładnie. Hedgemez. To mnie zastanawia, co to jest za poziom. Zobaczymy sobie. LOL. Ej, fajny poziom, fajnie się... Dobra, to sobie zrobimy jeszcze ten poziom. Co mi szkodzi. Trochę więcej, będzie dłuższy odcinek przynajmniej. No, i wszyscy są zadowoleni. O Jezu, znowu ty. Ja pierdzielę, jak ja cię nie lubię, ziomek. Dobra, pójdę sobie najpierw tędy, zaraz się wrócę. I będę słuchał twojego kazania, kurde. O! Checkpoint. I czemu w ogóle nie gram domino? Tylko Albi. You're a super puppy! To będzie totalny speedrun tego poziomu, zobaczycie. Mówię serio. Gim przepadni w gówno wpadni, małpo. Ty tak samo, ty nie czuj się, kurde, jakaś taka, nie wiem.
Manny must have put this here for me. What a nice guy. Weird, but nice. Ty się nie czuj taka małpo, wiesz, bezpieczna, bo o tobie też mówiłem. Więc nie jesteś jakaś wyjątkowa. Więc no, siedź cicho. Dobra. O Jezus Maria, dobra. Niepotrzebnie, niepotrzebnie tu przyszedłem. Halo, dobra, wracamy się na początek, bo ten kret zaraz będzie miał ból dupy do mnie, że pomijam jego ważne linie tekstowe. No ale gdzie ty jesteś, Mongolio zasrana? Tu cię mam. You may be in a haze, and you are certainly in Cruella's maze, but with the jazz mode, everything's under control. Dig it? Yeah, I dig. Will you help me get through the maze? I will meet and greet along the way, okay? Great. What can you tell me about the maze? Here's the lowdown. Those crazy DeVille cats made this maze to keep strangers out, dig? To get through the maze, you must learn to turn, throw a switch, and you're rich, Mitch. So I use the switches to turn the barriers? Thanks, Manny! Ale ty jesteś głupi, Manny. Dobra. Mój komentarz, żeby opisać tego kreta, nie? The best of komentarz, najlepszy. Dobra. To jest better komentarz. Dobra. Teraz tego ziomeczkę trzeba ogarnąć. No. Nawet nie liczę, mam 17 kości i tyle. Nawet nie liczę, czy to jest blisko połowy, czy nie. Znaczy wiadomo, że to nie jest blisko. A coś tutaj jest? Hej, bo ten kocik wygląda podejrzanie. Oczywiście, że nie. Boy, am I glad to see you. Okej. Spoko. Nie narzekam. I to wszystko? Po to tutaj przyszedłem. Spoko. To idziemy dalej z poziomem. A ja sobie pójdę tędy, idzie wycwaniłem. I teraz mi nie powiesz, co trzeba. What the fuck. O, bombowiec z Cruellą. Dawaj mi tu, spadaj mi tu na dół. Już. No. Się słuchaj. Słuchaj się mnie, do pana. See you later. Zobaczymy się później, co? No to spoko. Ciekawe kiedy. Nigdy, tyle ci powiem, aha. Dobra, idziemy dalej. Już na mnie dużo ogólnie gry zostało, szczerze powiedziawszy. Maksymalnie liczę tak z 4 z 5 poziomów zostało nam. Jak nic. LOL, ja tego uniknąłem. Jak? What? Myślę, że to gówno mnie będzie gonić cały czas. What the fuck? O, tu kolejna mapa. To jest w sumie coś fajnego, że są tutaj takie bitmapy. Żeby sobie, wiecie, ogarnąć, gdzie jesteśmy już mniej więcej. O, checkpoint. Z chęcią wezmę. Nie pożałuję. O, hot dog. Hot dog, który wyleczy moje wszystkie rany. Oczywiście rany w tej grze, rzecz jasna. O, ty małpo jedna, co ty sobie wyobrażasz? Ej, halo, ale ty mnie trolujesz. Dobry troll, małpo. Dobra, jedziemy z koksem. I chyba nie muszę mówić, że mi się bardzo podoba grafika tego poziomu, jak i ogólnie sam poziom jest bardzo fajnie przedstawiony. Serio. I muzyka jest też padająca w ucho. Ale żeś odleciała. Uhuhu.
Teraz jesteśmy tutaj. A czekajcie, można do tej mapy zagadać? Jo, mogę sprawdzić sobie. Zagadać do mapy. Pomidor 2K17. Tylko ja chcę rozmawiać z mapą. Nikt inny, tylko ja. Zapytam się jej, co na obiad dzisiaj. Ej, a to jednak mi zadaje obrażenia, co to ma być? O nie, to gówno mnie ściga, halo. I knew you'd rescue me. Zakładam, że jak ratujemy psy... O, widzicie, ja to czułem, że ja zginę. By the way, jak ratujemy psy, to coś czujesz, że całe otoczenie tak jakby zamarza, wiecie, o co chodzi. Coś jak w Spyro jedynce, jak ratowaliście te smoki, to przecież to całe otoczenie zamarzało. Ten ekran jakby się tak zamarzał. I wszystko stało bez ruchu. Serdeczne gówno dla te... Au! Sprzedam ci serdeczne gówno, przyjacielu, za to. Aho, daddy-o. Here's the switch I was talking about. Got it. Hey, cat. Check this out. Cruella de Vil put thorny traps in here to stop you, dig? But the jazz mole knows a secret. What's that? The thorn balls always move along the same path. Learn the path and you can avoid the pain, Jane. Thanks, Manny. See you later, alligator. See you later, alligator. Ale ty jesteś zabawny, wohoho. Ale się ubawiłem, nie? Serio. Ty jesteś taki żartowny, się widzę, Manny. Bo tak ten krecik się nazywa Manny. Manny, to się nie obsram. Pomidor, weź ty skończ z tymi swoimi żartami złymi. Co ty sobie wyobrażasz? Ludzie to potem oglądają i się uczą od ciebie takiej głupoty. I potem gadane, że szerzysz patologię. Dobra, skończyły się głupie żarty. Czas, powaga, powaga. Powaga to słowo klucz. Pamiętajcie, ludzie. O, i widzicie, tutaj bym zapomniał kości. A co to ma być? Ale mnie oszukali, myślałem, że to kość jest, a to ja wróciłem... Aj, tutaj może coś jest. No, tu jest kość. Ale mnie porobili. What the fuck? No teraz to się obraziłem na tę grę, serio. Nie przeszkadzaj mi w niuchaniu, ty głupia papugo jedna. O, tu mnie jeszcze nie było. Trochę przegapiłem. Okej. Wiecie co? Zobaczmy, co tutaj jest. A, dobra, gówno. Nie. Spodziewałem się tego. Tu mnie jeszcze nie było. Aha, widzicie? Najgorsze jest to, że w tym poziomie łatwo się zgubić, cholera jasna. Dobra, czyli to tylko tyle z tego mojego zwiedzania z tej sekcji. Dobra, czas tutaj pójść. What the fuck? No nie, tak było fajnie. Ustawmy z powrotem, jak było. Ale fajnie, można się tym bawić. Jezu, jak małe dziecko, dosłownie. Nic tylko... przysłowiowe jajka ogolić i do piaskownicy.
Dobra, koniec z obrzydliwymi rzeczami, bo tu ktoś serio może jeść i się obrzydzi. Aho, puppy child. Hi, Manny. Am I going the right way? Yes, indeedy, Speedy. You are almost done with the fun. That's great news, Manny. I'll see you around. Co? What the fuck? Oho! Jakaś zgadywanka, to co to mamy? Musimy coś z tego zrobić. Ale co to ma być za... Czyżby to była Cruella? Może karykatura tej Cruelli. No halo, co to dobra. Już układamy. Jak to ma wyglądać? Lel. Ale paskuda, fu. Dobra, coś tu jeszcze, coś wyszło. To było chyba dobrze nawet. No, to było dobrze. Uuu. Widzicie? Magia, magia, magic. Uhuhu. Give Cruella a bite for me. Pewnie zakładam, że uratowałem z 5 psów. Bo ja nie widzę tutaj, bo mam lekko ucięte, żeby jeszcze mieć kamerkę na swoją mordę, bo... podgląd na swoją mordę w sumie, no bo potem jest tak, że w OBS-ie, nie wiem, mi to jakby ucina albo zamraża mi moją twarz piękną. Dobra. Niuchaj, niuchaj. Może coś znajdziesz. A małpę znalazłeś, wow. Ale mi osiągnięcie, kurde. Co nie zmienia faktu, że i tak sporo zostawiłem jeszcze. Może to jeszcze gdzieś odrobię, zobaczymy. Czemu mi to stanęło? No. Emulatorze, czemu ty stoisz? Ja mam tak często, że jak się nic nie dzieje na ekranie, to potem mi się to w jakiś sposób mrozi. I to mi się nie podoba na przykład. Mi się bardzo nie podoba. Pomyślmy, gdzie jeszcze nie byłem. Tam, gdzie żeśmy ustawiali sobie te gówno. Wróćmy tam. No i tutaj mnie nie było, na przykład. O, widzicie? Ja to jednak jestem mądry. Ludzie, my robimy ZW teraz, co nie? Zanim ja tam wrócę, no to wiecie, widzimy się za chwilę. Dobra, jestem na miejscu zbrodni. Fuck, zapomniałem tego przestawić, ja pierdzielę. Idziemy przestawić. Myk. A teraz tam wracamy. Jesteśmy na miejscu zbrodni, ludzie. No, to jest tutaj. Szukamy dalej, niuchaj, niuchaj. Haha, ale porobiłeś to. Ale pomidor, ty jesteś dobry, ale żeś porobił tą... To gówno, co ci ścigało. Dobra, 81. Hot dog.
What the fuck? Czyli teraz będziemy sobie zwiedzać. Niezła sprawa. Wow, zdobyłem żyćko. Fajnie. Bardzo fajnie. What? Ty gnoju jeden. Ja ci dam strzelać we mnie. You're the greatest. Dobra, spoko. Mamy naklejeczkę, bo wszystkie pieski uratowane. Teraz tylko kości i wracamy do exitu. Oczywiście będzie edyt przy tym. I co? I po exicie koniec, the end będzie. Jeden wielki. Halo, gdzie ja idę? Wow! Ale zbiór kości. No to jeszcze 10 kości mi zostało. I gdzie one są? Skoro tutaj mamy jedną, no to jeszcze 9 zostało. Jakie 8? Nie dość, że jak się kurde plączę, to jeszcze nie umiem w matematykę. Nieźle. To niezły youtuber ze mnie. Dobra. Ja pierdzielę, no skocz ty, skoczesz psie. Jeden. I co, gdzie tu jest kość jakakolwiek? Dobra, jest. Cofam moje zarzuty. Już chciałem powiedzieć, że mnie okradziono z kości. No i dobra, jeszcze jedna kość. Znaczy, jeszcze dwie. No i gdzie jest ta ostatnia? Nie. No i pytanie, gdzie jest ta jedna kość? Halo. Gdzie ja tą kość zgubiłem? Mongol. Mongolska kula. Mongolska kula. Ha ha ha. Co ty sobie wyobrażasz, kulo? Myślisz, że co, ty jesteś fajna? Pff, gówno, prawda? Pytanie, gdzie jest ta kość, kurde? Kurde, molek. No niby trop mnie tutaj gdzieś prowadzi. Pytanie, czy ja idę na darmo, czy nie na darmo? To jest najgorsze. Powinien być tutaj inny przycisk. Czy jednak tutaj miałem iść? Dobra. No i gdzie ja tu zostawiłem? No, halo, słucham. Co? A ja będę szukał teraz tej jednej zasranej kości. Już wieki będę ją szukał. No. I normalnie mi tutaj proszę z poziomem iść, a nie. Co to ma być? I co? Czemu mnie to chce cofnąć? I co, ja gdzieś tutaj chcecie mi powiedzieć, że ja gdzieś tutaj zostawiłem? Serio? Serio? Nie no, nara, wychodzimy z tego poziomu, nara. Nara, nara, focham się. Focham się już na tą grę. I mamy godzinę i 2 minuty nagrania. To będzie godzinny odcinek, nieźle. 85%. Nara, focham się. Devil Manor. Nie robię tego poziomu, foch. Nara, wychodzę stąd. Dobranoc.
Jezu, ale jestem zły, niedobry. Dobra. Zobaczymy, co dzisiaj zrobiliśmy. W ogóle ile nam poziomu zostało? Ten? LOL, tylko 3 poziomy. Ej, to następny odcinek będzie już ostatnim odcinkiem. Szkoda trochę. No ale cóż, zaliczyliśmy sobie ten poziom. Raz. Bossa. Widzicie? Poszło nam bardzo fajnie. To jeszcze w następnym odcinku, następny to już będzie ostatni odcinek. Więc trzeba jakoś ogarnąć ten ostatni odcinek, czyż nie? Dobra, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym filmem, jak i live streamem. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz stawić łapkę w górę. Nie przymuszam. A my widzimy się już w ostatnim odcinku Let's Play 102 Dalmatyczyki Psiaki na pomoc. A ja idę się czegoś napić. Nara.